Jest Bóg, który sądzi ziemię. Księga Psalmów, 58 rozdział, 58 psalm, werset 11. Dzień pomsty. Pierwsza część tego psalmu 58 opisuje stan świata bezpośrednio poprzedzający sąd nad żyjącymi narodami. Będzie oczywiste, że zarządzanie ziemią przez człowieka całkowicie zawiodło. Synowie ludzcy nie mówią ani nie działają sprawiedliwie. Pierwsza część tego psalmu 58 opisuje stan świata bezpośrednio poprzedzający sąd nad żyjącymi narodami, tuż przed rozpoczęciem nowego przymierza. Będzie oczywiste, że zarządzanie ziemią przez człowieka całkowicie zawiodło. Synowie ludzcy nie mówią ani nie działają sprawiedliwie. Tak jak w dniach poprzedzających sąd potopu ludzie byli zepsuci i pełni przemocy na swoich drogach, jak to opisuje nam pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 11 werset, tak zanim sąd spadnie na obecny świat, znów okaże się, że ich serca są całkowicie zepsute, a ich ręce pełne przemocy. Zobaczymy, że ludzie są oddaleni od Boga nie tylko przez naturę, ale także przez swoje stałe praktyki. Mówienie kłamstw, zmyślonych opowieści, babskich baśni i rozprzestrzenianie trucizny błędu. Ponadto są głusi na każde łaskawe wezwanie Boga. Wszelki apel łaski, jakkolwiek atrakcyjnie i mądrze ta łaska jest przedstawiona. W ten sposób synowie ludzcy pieczętują swój los i okazują się dojrzali do sądu. Psalm 58 kończy się wyrazem radości sprawiedliwych, żydowskiej resztki, gdy widzą sąd nad złymi. Psalm 58, werset 10 do 11. Sprawiedliwi będą myć swoje stopy we krwi złych i niegodziwych. Sprawiedliwi będą myć swoje stopy we krwi złych i niegodziwych. Osiągną swoje błogosławieństwo przez sąd nad wrogami swoimi. Wtedy stanie się jasne, że sprawiedliwi mają swoją nagrodę i że jest Bóg, który sądzi ziemię. Chrześcijanin obdarzony wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w niebiosach oczekuje wybawienia od cierpień zła przed rozpoczęciem siedmioletniego ucisku, przez zabranie go ze sceny zła w pochwyceniu Kościoła, aby był z Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego nie oczekuje sądu swoich wrogów. Pobożny Żyd w czasie 7 lat ucisku, którego błogosławieństwo jest na ziemi, jest przez Boga pouczony, że czas 1000-letniego błogosławieństwa dla ziemi, gdy rozpocznie się nowe przymierze, które będzie ustanowione 7 lat po pochwyceniu Kościoła, może być osiągnięty tylko przez osądzenie zła. Dlatego słusznie oczekuje osądzenia swoich wrogów. Jest Bóg, który sądzi ziemię. Księga Psalmów 58, 11.